Witamy bardzo serdecznie na kanale Trzy Pokolenia. Ze mną jak zwykle w naszym pokoiku marinistycznym tak. Marcin Młocki. Ryszard Kacprowicz. Słuchajcie Państwo, po ostatnim naszym filmie postanowiliśmy nagrać kolejny odcinek. Otóż, tak jak mówię, jesteśmy od jakiegoś czasu i oglądamy różne fora motorowodne, żeglarskie i tak dalej. No jest dużo ludzi doświadczonych, które mają jakieś pojęcie na temat tak zwanego zimowania łodzi i przygotowania łodzi do zimowania, aczkolwiek nie każdy ma takie doświadczenia. No my już z tymi łódkami mamy dłuższy czas, dłuższy, jak to się mówi, dłuższe doświadczenie, bo tak jak mówię, Marcin bardzo długo pływa. Mówiliśmy ostatnio, powtórzmy, jak ty było, jesteś 30 lat? 31 lat. Dokładnie, a ja około 40. No i co roku, wiecie Państwo, macie mniejsze, większe łódki, przy większej jest więcej pracy, przy mniejszej mniej, aczkolwiek sama praca jest bardzo podobna, bo po wyciągnięciu łódki musimy ją oczywiście umyć. I tu też są różne problemy, bo wiadomo, jeżeli łódka stoi długo na wodzie i nie jest pomalowana farbą antyporostową, to na dnie łodzi nazbiera się różnych żyjątek, skorupiaków i tak dalej. No i teraz w tym momencie no, musimy jak najszybciej to zrobić, bo jeżeli to nam wszystko zaschnie, to przychodzi nam skrobanie. To przychodzi nam skrobanie i również może ta farba antyporostowa, czy jakakolwiek farba podchodzić. No nie zawsze, ale generalnie jeżeli to powinniśmy dobrze to... I teraz no tutaj są różne sytuacje, co tu trzeba tym zrobić. Przede wszystkim najpierw kerszer. Tak, ja uważam, tak stosuję, staram się tak zawsze. Mm-hmm. Pierwsze wyjęcie łodzi z wody, czy na slipie, na dźwigiem, czy na stojaku, od razu jest wszystko mokre, czyli skarabnie, pierwsze wykarszerować dno, część tam tylną i tak dalej. Nie zalecam z własnego doświadczenia karszerowania przekładni zetek. Mówię, że mówię o silnikach, łodziach motorowych z silnikami stacjonarnymi. A dlaczego? A dlatego, że bardzo często zaczyna schodzić nam farba fabryczna na zetce. No tak, ale zetkę można pomalować. To znaczy tak, widzisz Marcin, a powiedz mi, co ty myślisz na temat malowania zetek farbą antyporostową? Wiedziałem, że mnie o to zapytasz. Wiesz dlaczego? Wiem dlaczego. Bo ja jestem na przykład zwolennikiem, a ty jesteś przeciwnikiem. Ja jestem przeciwnikiem. No właśnie. Ale i teraz słuchajcie Państwo, to jest ciekawe zagadnienie. Każda łódź pływająca na morzu, czy to polskim, czy jest malowana. Pracy, jest malowana farbą antyporostową po całości. Zetki, wszystko. Zresztą patrząc nawet w starą książkę z mojej Bawarii, tą serwisową, jest tam rysunek, gdzie tam pędzelek i malujesz zetkę pędzelkiem, omijając anody. No tak, oczywiście. Słuchajcie, anoda to jest też bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o zetkach, że trzeba to sprawdzać. Ale mówimy jeszcze o samych malowaniu i tak dalej. Ja bardzo lubię mieć zetkę, że tak powiem, ładnie wylakierowaną. Ja wiem, Marcin nawet do swoją, bo jak będziecie oglądać film o Bawarii, którą mamy Bawaria 3, zetki są w tej chwili w regeneracji, ale Marcin nawet, słuchajcie, po malowaniu zamówił oryginalne nalepki na nie, te Volvo Penta. No Marcin jest, słuchajcie, perfekcjonistą i ich nie będzie malował. Nie będzie karszerował. Generalnie rzecz biorąc, szkoła jest taka, jedni malują, drudzy nie. Jeżeli to pływa po morzu, można... Wskazane. Natomiast po śródlądziu nie malujemy, możemy, nie musimy. Wiesz co, Rysiu, są dwie szkoły. Tak, ja spotkałem się z taką, jeden pan mi się radził odnośnie Jakuba Łódź motorowy gdzieś tam na południu Polski, mm-hmm. żeby oglądać. I do mnie mówi, słuchaj, wiesz co, takie było słaba łódź, żeby nie używać tu słów ogólnie przynajmniej za wulgarne. Nawet zetki były antyporostem pomalowane. Nawet zetki były antyporostem pomalowane. No i widzisz, to o czym rozmawiamy, tak? Łódź, jeżeli była na morzu, na Chorwacji, jeżeli jest duże zasolenie, no wali się tej farby, maluje, bo to jednak ten alumin się utlenia. Na śródlądziu można nie przeszkadza, bo to nie przeszkadza. Nie. Tak? No chyba, że ktoś jest takim estetą i lubi dokładnie wylakierowaną przez lakiernika zetkę. Dobrze, słuchajcie Państwo, wiemy, no i teraz tak, czym mieszka dół? Wiesz co, stosowałem przez wiele lat różne specyfiki, mniej bardziej udane. Przedstawię może malowanie. Mycie mojej poprzedniej łodzi w stronach, który nie miał antyporostu, było piękne białe dno. I jedyną rzeczą, jaka to ruszała i bez problemu, był obecnie chyba zabroniony już fosol. Fosol, tak.
To jest kwasy jakieś... Ale... Tak, tak, tak. Fosfor stosowało się na rdze przed malowaniem kiedyś. Bardzo żrący środek. No ale niestety, słuchajcie, no jeżeli chcecie mieć ładną, czystą łódkę, no coś trzeba zostawić. Nie wiem, czy jakieś są płyny. Nie są, wiesz, to są teraz na dużo, są jakieś tam amerykańskie specyfiki różne. Tylko, że to też patrzy na kosze, tak? Jeżeli masz za butelkę 0,7, lecz 100, 100 parę złotych i tak dalej. No wiadomo, dno trzeba wyczyścić. Trzeba, koniecznie. Dno tak. I to jest podstawa, żeby wymyć tą łódź, żeby nie być jakieś brody nie wisiały. Jest po pierwsze chodzi o estetykę, po drugie chodzi o... Tak, ale wiecie Państwo, to akurat jest najmniejszy problem. No nie, jak nam wyjdą różne tam rysy, wiesz, po sezonie... Tak, to... ale wiesz, no musimy teraz wiedzieć o najważniejszych rzeczach, no czystość i tak dalej. Tak, no jeżeli są jakieś tam pęknięcia, zarysowanie, no wiadomo, że musimy to zrobić, tak, naprawić. Ale my mówimy w tej chwili o serwisowaniu zimowym, czyli wyciągamy łódkę, myjemy i tak dalej. I następną bardzo ważną rzeczą są silniki lub silnik, zależy. Mówimy w tej chwili o silnikach stacjonarnych. I tutaj są dwie opcje. Starsze łodzie miały tak zwany układ, nowsze łodzie miały tak zwany układ zamknięty, czyli chłodzenie wody jest przez wymiennik, ale również, mimo tego, że on jest zalany płynem, ten silnik, wszystkie wymienniki trzeba i zetki przepłukać z tej wody, tak, na i zalać jakimś płynem niezamarzającym, ewentualnie później przedmuchać kompresorem powietrze i to jest bardzo ważne. Natomiast w większości łodzi są to silniki, które są chłodzone wodą zawrotową, która przepływa przez cały silnik i ta woda jest cały czas w środku albo częściowo wylatuje. I teraz są specjalne w silnikach, w blokach korki. Bloka w kolektorach. Dokładnie. I to wszystko trzeba powykręcać. Ale słuchajcie, miałem takie przypadki, że pomimo tego, że ta woda została spuszczona, nie była przepłukana płynem jakimś tam antyzamarzającym i nie przedmuchana, bloki pękały i bardzo dużo ludzi ma takie problemy na wiosnę. Okazuje się, że łódka do końca pływała, rzucamy łódkę na wodę, na wiosnę, odpalamy, a tu nagle woda w oleju. Ale wiesz co, Rysiu? Znowuż wyjdzie ze mnie moja nadgorliwość. Tak. Wiele osób przepłukuje nawet te łodzie tym płynem, oglądając filmiki na YouTubie z Ameryki, jak dalej. Podpinają, płyn przelany, jest ok. A ja na przykład preferuję inaczej i przez tyle lat zawsze mi się udaje, ja wcześniej rozgrzewam silnik, a tak, żeby otworzy mi się termostat. Wiele osób tego nie robi. To znaczy, wiesz co, masz rację, ale generalnie rzecz biorąc, termostat to otwiera długi obieg. Czyli obieg, jeżeli są te w blokach, to one zleci ta woda. Natomiast powiem na przykładzie mojego kolegi, który zrobił rzekomy serwis, rzekomo przelał płynem i to co ty mówisz, prawdopodobnie, nie wiem jaka jest tam konstrukcja silnika, na wiosnę po tym całym serwisowaniu pęk blok. Słuchajcie, o co chodzi. Wszystkie te silniki typu Volvo Penta, Amer Cruiser, to są silniki samochodowe GM-a. One są tylko firmowane przez firmę Mer Cruiser, Volvo Penta, OMC. Jest to silnik GM-a, bardzo przestarzały, z lat 30. On jest tam modyfikowany przez układy wtryskowe i tak dalej, ale jeżeli on pływa na wodzie słonej, on rdzewieje. Odpadają kawałki rdze i teraz mimo tego, że wykręcamy te w blokach te korki, rdza, która jest, potrafi, wydaje się, że woda zleciała, nie przepłukaliśmy dobrze i rozwala blok. Trzeba drucik i przepychać. Dokładnie. Dalsze. Także słuchajcie Państwo, jeżeli jest zima, odkręcacie te korki drucikiem, popatrzcie, bo silniki rdzewieją. Nie mamy zupełnie nowych łodzi. Są to łodzie 5-10, no mają nowe łodzie, ale przy starszych łodziach jest ten problem. Tak. Ale i tu... instrukcja obsługi każdej łodzi, że czytamy. No wiesz, no nie każdy ma nową łódkę, nie ma instrukcji. Ale starej, bo... nie. Starej też można, że należy sprawdzić, czy przedmuchać, czy wodą przelać. No ja akurat powiem Państwu, ja w swojej łodzi mam silnik założony Mercedesa. Sam sobie marynizowałem, zresztą też trochę tych filmów tam jest. Mam łódkę Doral. Zakładałem, polecam ten film z montażu silniki. Tam jest pokazane, jak te wymienniki są zrobione. I tu nie ma problemu, bo ja mam to tak zmodyfikowane, ten wymiennik. Ja chyba 10-15 lat bawiłem się w te opracowanie tych wszystkich kolektorów i wymienników, że praktycznie odkręcam jedną śrubkę i ta woda mi zlatuje. Nie ma problemu, że coś tam zostanie i nie muszę przepłukiwać, bo ja już mam to sprawdzone od kilkunastu lat. Aczkolwiek
w łodziach, gdzie są te wymienniki typu Mercruiser, OMC, bo nowe łódki mają. Nie wszystkie. Ale niektóre mają, to zależy, bo teraz kolega też zakładał nowy silnik, to już ten wymiennik jest. Tak. Ja spotkałem się ostatnio z Sirejem takim nowym, nowoletnim, tak? No tak. I był bez wymiennika, pytałem się pana, dlaczego nie ma wymiennika, a mówi, że to była jakaś opcjonalna rzecz. On brał sobie to na jeziora, więc nie chciał tego. No ale wiecie państwo, na przykład jeśli chodzi o Polskę, to jest bardzo dobra rzecz, ale wcale nie jest powiedziane, bo jeżeli jeździ i pływa ta łódka po Morzu Śródziemnym, gdzie jest bardzo duże zasolenie, wieście państwo, że naprawdę wymienniki wody są bardzo dobre. Bo to jest na przykładzie, to są tak jak mówię, silniki samochodowe, co prawda to są żeliwne silniki, bo w większości dzisiaj te głowice są aluminiowe i tak dalej, ale też w samochodach nie nalejemy wodą, tylko zalewamy płynem, pomijając to, że to zamarza. Ale w momencie, kiedy mamy ten silnik, u ciebie w silniku Volvo Penta są kolektory zamknięte. Tak. Czyli układ... układy zamknięte. Dokładnie. Układ silnikowy jest tak zwany silnikowy zamknięty, czyli jest zalany płynem, ale też ten płyn trzeba co jakiś czas wymieniać. W tym roku wymienialiśmy. Dokładnie. Wymienialiśmy ten płyn. Nie nakręcaliśmy tego filmu, to jest... ale słuchajcie, jest to wbrew temu niby prozaiczna sprawa, ale bardzo ważna. Bardzo. Czyli co jakiś czas ten płyn trzeba wymienić, przepłukać i zalać nowym. No i oczywiście przepłukać wszystkie wymienniki, zetki i tak dalej. Tak. Także słuchajcie, powiedzieliśmy w tej chwili o bardzo ważnej rzeczy. Oglądałem na forach takie pytanie. Czy na zimę wyciągać akumulatory z jachtu? Ja mam solary, czy mam wyciągać akumulatory? Słuchajcie państwo, jakiekolwiek solary w zimę pracują na 10%. I tutaj niestety, jeżeli państwo na przykład macie tą łódkę na dworzu, czy ewentualnie w jakiejś hali, czy w, no słuchajcie, bo najlepszym rozwiązaniem, jeżeli łódka jest w ciepłej hali, tak? W ciepłej hali, ale też będziemy o tym mówić, nie oputorami ją w taki sposób, żeby ona musi mieć przebieg, bo wejdzie grzyb. No ale wracając do tych akumulatorów. Akumulatory powinno się jednak wyjąć, chyba że macie państwo możliwość podpięcia prądu do tak zwanej zasilania burtowego. W każdej łodzi w większości są tak zwane ładowarki, zasilacze, które w momencie, kiedy ta bateria przysiądzie, one są doładowane. One ich nie przeładują, ani nie spowodują, że napięcie na tych akumulatorach będzie dużo niższe. I w tym przypadku, powiedzmy, można te akumulatory zostawić. To jest na tej samej zasadzie, jak macie auto w macie akumulator w samochodzie, on stoi, ale też nie możemy doprowadzić do tego, żeby on nie miał tego ładowania. Czyli w naszych realiach, kiedy te łodzie mamy gdzieś na Mazurach, nad morzem, nie jesteśmy przy łodziach, to... Jeżeli nie jesteśmy, jeżeli mamy to na własnych posesjach i mamy możliwość podpięcia, to jest to samo z kamperami, jeżeli mamy kamper, wskazane jest podpiąć sobie to gniazdo, bo są tak zwane ładowarki. Tak samo ładowarki są na jachtach, chyba że państwo nie macie, bo macie starsze jachty lub nie macie w pełni wyposażonym. No to akumulatory wyjmujemy, również dbamy o nie, doładowujemy. Nakręciłem taki fajny film o skuterze elektrycznym i tam między innymi też jest informacja na temat akumulatorów żelowych, akumulatorów litowo-jonowych, zwykłych kwasowych, również na temat jak te akumulatory, jak z nimi się z nimi obsługiwać, także polecam. To samo jest z tymi akumulatorami. Jeżeli państwo je wyjmujecie, doładowujcie je co jakiś czas jakimś prostownikiem takim impulsowym, który utrzymuje kondycję tego waszego akumulatora, żebyście po prostu na wiosnę nie musieli kupować nowych akumulatorów. Mniejsze wydatki. Lepiej na paliwo przeznaczyć. Dokładnie. No wiem, że nasze łódki palą tak jak palą. No chyba, że ktoś ma diesla, tak jak Marcinek. Diesle naprawdę są bardzo oszczędne. Lub ja pływam na Mercedesie, więc tutaj jest zupełnie. Natomiast benzynka no jest fajna, bo ona ma, jak to się mówi, kopa. Ma. Ale i no niestety znam takich państwa, że po sezonie to mają ręce odnoszenia kanistrów do kostek. Tak mi się wyciągnęło. Ja znam jednego pana, co ma dwa duże silniki w swojej łodzi. Mówił weekendik 4000 zł. No, słuchajcie, no. Ale powiedział mi, że po to ciężko pracuje, żeby na przykład... Nie dlatego, nie będziemy przejść. Nie przejdziemy, niczym jestem dżentelmenem. Także tak jest, o pieniądze nie będziemy mówić, aczkolwiek no, staramy się jakoś tak, żeby to wychodziło jak najlepiej. Tak, tak. Co jest bardzo ważne. Macie państwo ładne bimini. I teraz co? Czy to bimini zostawić? Czy bimini chowamy? Tak, była duża rozmowa na forum niedalej, dwa dni temu właśnie. Tak? Też się udzieliłem w tej kwestii. Ale słyszałem, że ty się bardzo tam naraziłeś niektórym ludziom, kurde, bo różne były... Ale generalnie rzecz biorąc... Ale lubię się narażać. Tak jest.
Lubię się jednym, na jednym się narażę, a innym pomogę. I o to chodzi. Proszę Państwa, no, tak biorąc zdroworozsądkowo, jeżeli mamy sterarz, no BIMI to jest nic innego jak materiał, lepszy, gorszy. Mamy w tym szyby, które są z PCV, plastikowe. Wiecie, jak wygląda szyba PCV, jak jest na mrozie minus 3, 4, 5 stopni? Ona jest twarda. Każde... Tak. Potem się idzie na wiosnę i szyby są pękane lub porysowane, bo może nawiążę do, o czym była rozmowa. To rozumiem. To na forum jakimś tam. Na forum, tak. Jeden z pan mówi, że ma łódź, pierwszy sezon z dużą łodzią i szukał porady, czy zdejmować bimini, czy nakryć to bimini, całą łódź, całą plandeką na tym bimini. No, odpowiedź było mnóstwo i słyszałem tam, że słuchaj, nie zdejmuj, podłóż sobie styropiany pod bimini, żeby nie zdykał plandeką. Wiesz, to może jakiś budowlaniec był do ocieplania. Być może nie, nie jestem. Wiesz co, no, może ktoś tak stosuje. Druga odpowiedź była, słuchaj, nic się nie stanie, jak będziesz miał łódkę w środku, tylko grzyb wejdzie. W środku sucho. Więc ja mam takie, odezwałem się, mówię, no, która łódź nie ma w zimę wilgoci w środku? Każda. Jest w tym różnica temperatur, skraplanie się. I potem niestety przyjeżdża się na wiosnę, otwiera się łódź, a cała góra jest w grzybie, którego nie można wyczyścić. Znaczy wiesz, też można pranie chemiczne, gdzieś tam coś tam czyszczą, ale to jest bez sensu. Z własnego doświadczenia, małego, większego, różnie to można mówić, preferuję zdejmować bimini, trzymać je w ciepłym, boczki z wszystkimi szybami, rolujemy, nie składamy na kostkę, żeby nie łamać tych szybek, rolujemy, można nawinąć. Rolujemy, gąbkę, ewentualnie są takie materiału, takie rulony dekturowe, nawijamy to na ten, składamy zamki, smarujemy czymś. Dokładnie. No już zależy, w większości zamki już są plastikowe, bo kiedyś były tam powiedzmy z żelazne. Ale też smaruje ten plastikowy. Tak, oczywiście z zwykłym woskiem, tak. Steryną. Zwykłą steryną sterujemy i one wtedy chodzą fajnie, ślizgie. Owijamy to, zakładamy na to gumki i chowamy gdzieś w garażu, gdziekolwiek. Zawsze to jest na temperaturze plus. Na plus. Co dalej, tak? Przykrywanie łodzi. No właśnie, to jest bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna, jeszcze może, a to później wrócimy może do tematu odwodnienia układu, ale dobra, skończmy już temat. Ale nie odwodnienie układu, no możemy dokończyć, bo ale no dobrze. Skończmy przyjechać do tego w ten. Co ja preferuję? No z reguły kupujemy te takie plandeki, tak zwane ogrodowe, ogrodnicze. Tak. Różnych miarach są w miarę tanie i również niezbyt trwałe. Mają jedną bardzo, bardzo dużą wadę dla naszych łodzi. Wiatr, który, jeżeli oczywiście utrzymamy na dworze, wiatr, który pracuje, no ta plandeka chodzi. Chodzi. Strasznie to ryszuje kadłub, wiem z własnego doświadczenia. I tu jest znowuż dużo różnych pomysłów i tak dalej. Jedni mówią, że warto wiesz, całą owinąć folią streczową w miejscach, które dotykają. Nie wiem. Można zrobić, wiem już, namiot z rurek takich PCV cienkich. No tak, najlepszym rozwiązaniem jest niestety hala, ewentualnie namiot. Ja swoją łódź trzymam w namiocie, ale no tak, no, większość ludzi, no, jeżeli nie ma swoich posesji, nie ma takiej możliwości, i to jest problem. Problem. Nie ma jak tego zrobić, ale naprawdę, wiecie Państwo, no, jakiś teraz zrobić sobie, na przykład, bardzo fajnie jest rozwiązanie, jeżeli masz, jak to się mówi, łódź żaglową, no tak, bo kładziemy maszt, ten maszt naciągamy w ten sposób, napinamy jakimiś, tak jak namiot, tropik w namiocie i tu jest, o co chodzi, żeby ten materiał jak najmniej dotykał do części. Ja nawet robiłem takie coś, jak ten, że odbijacze nasze, wiązałem wzdłuż łodzi, żeby, wiesz, na odbijaczach się zawiła plandeka. I w dół, jak na mnie dotykało kadłubo, też zdawał egzamin. Dokładnie. I było fajnie, i nie miałem tam dużych problemów, miałem grantowy kadłub, więc to się udawało. No i co najważniejsze, łódź musi mieć bardzo duży przebieg. Dokładnie. Nie robimy łodzi, jak bardzo często się stosuje, że zawijamy szczelnie, prawie ją tam w kokon. No niestety. Mamy pewnego grzyba na wiosnę. W środku jest wilgoć, bo zawsze jakaś wilgoć jest. Zawsze jest skraplanie. Trochę i tu w tym momencie otwieramy okienka, uchylamy, przynajmniej uchylamy. Zakładamy siateczki wewnętrzne, bo były przypadki, że na wiosnę zaległy się osy, pszczoły i tak dalej. Więc zakładamy te siateczki, bo większość łodzi są, mają te siateczki. Uchylamy leciutko szybę dach. Sztorc klapin zakładamy, jak możemy. Jak możemy, żeby wewnątrz był przewiew. Wszystkie szafki otwieramy.
materace nie leżą, zdejmuję materace, robimy tak zwykły bałagan, jak mówię, tak rozrzucamy tak. To wszystko, żeby czym więcej przebiegów, każdą rzecz, każde miejsce dochodzi, tym lepiej jest dla naszej łodzi. Wszystkie luki, wszystkie bakisty otwieramy. No oczywiście, no z tymi szyberdachami musi być to przykryte, nie otworzymy wzgórnego szyberdachu, czy jakieś, żeby woda nie leciała, nie? Jak masz przykryte, no to wiesz, ale mamy przykryte, można możemy uchylić, żeby był przewiew, żeby był przeciąg, bo w zimę jest temperatura, przecież pranie kładziemy na mróz i on nam wysycha. Tak. Tak samo tutaj nie będzie tego problemu. Wiesz, problem jest tego typu, że jakby nam złapał na mróz i trzymał 3 miesiące, no to jest sucho. Nasze warunki są takie, że jest dzisiaj zimno, woda tak. Się skrapla, potem zamarza, potem skrapla. Słoneczko przygrzeje, cieplej, plus, minus i tak. Ale nie robimy z tego zamkniętego termosu. Nie, broń Boże. Musi być przewiew, bo wszystko gnije. Są materiały drewniane, materiały jako materiały gąbkowe. Będzie śmierdziało, będziecie później na wiosnę przychodzili do nieświeżego, nieświeżego łódki. Nie jest przyjemne. Wiesz, też jest dużym plusem, to teraz u nas już wchodzi moda na to, że te foliowanie termiczne łodzi. A to nie wiem, a na czym to polega? Już powiem, są firmy, które zajmują się tym, folia taka termiczna jest, że naciągają ci na łódź, owijają ją tam, wiesz, do połowy, potem palnik taki gazowy, nagrzewają łódź się, wiesz, tak jak te puszki ściąga się. Okej, no ale to znowu nie mamy przewiewu. Ale nie, montują, wiesz co, przewiewy są. Aha, czyli montują tam, gdzie jest lakierowana rzecz, gdzie okienka, czy coś? No tak, oni, wiesz, jak ja widziałem, to było tak, że sam pokład był dookoła ofoliowany, naciągnięty ładnie i miało, bo montowane są takie miejsca wentylacji, tak? Mm-hmm. No tak. To w Ameryce jest bardzo stosowane, u nas już też widziałem, no nie jest to tania rzecz. Nie jest to tania rzecz, bo... No tak, ale wiecie Państwo, no macie drogie łódki różne, no jednak, a potem po tej zimie, jeżeli ona będzie taka ostreczowana czy ofoliowana, no to nawet ta plandeka, która będzie nam, to nie przetrze nam tego. Bo słuchajcie, o co, dlaczego my tu mówimy o tej plandece, żeby ta planteka nie dotykała? Bo wiatr, który powoduje, rysuje i pukanie tej plandeki powoduje, że ona rysuje nam kadłub. Ona potrafi żelko tu szkodzić. Dokładnie, no i potem trzeba robić polerki. Tak polerki. Jeszcze o ile mamy białe miejsca, biały kadłub, to jest mniej widoczne, ale na kolorowych są po prostu. No jakkolwiek patrzeć, słuchajcie, no jeżeli mamy fajne łódki, to dbajmy o nie. Dbamy, musimy dbać. Dokładnie. Także tutaj ja sobie tak wynotowałem mniej więcej, no a propos tych solarów, to już mówiłem, i akumulatorów. Może temat odwodnienia układu jeszcze. A co tam za propos chcesz jeszcze dołożyć? A już powiem, no mamy nowoczesne łodzie, nasze łodzie mają łazienki. Mamy toalety, mamy prysznice. Dokładnie. No i to temat jest też bardzo ważny, żeby to odwodnić. Oczywiście, tak. Mówimy o tak zwanych zbiornikach wody czystej, tak. wody brudnej. Tak. Przede wszystkim wodę musimy spuścić z układu, tak. I również przedmuchać. Czyli również mamy te takie małe szamba. Te szamba też trzeba wysuszyć, bo niestety woda zrobi spustoszenie, podobnie jak z silnikami. Tak. Czyli popękają wężyki. O, mamy też ogrzewania. Musimy z tych bolierów... Klimatyzację to samo. No, klimatyzacja jest wodą, czy OSW? Nie, klimatyzacja jest chłodzona wodą zaburtową. A to nawet nie widziałem, bo ja nie miałem nigdy klimatyzacji. Masz klimatyzację? Tak, no. Ty w swojej nie masz tej... W poprzedniej miałem, w tej nie mam. Prosta rzecz. Klimatyzator wygląda jak mała taki, wiesz, agregat od lodówki. Dokładnie. Ale... I polega na tym, że z dna jest pompka elektryczna, która zaciąga wodę za burtą. I ciepło wyrzuca na zewnątrz. I burtą wyrzuca, po przerzuceniu przez układ, wyrzuca burtą z boku. No to słuchajcie Państwo, muszę powiedzieć, że nie wiedziałem o tym. Także słuchajcie Państwo, jeżeli macie klimatyzację w swoim jachcie, musimy również, można to, jeżeli to jest... Nie ma jakichś tam syfonów, bo w większości to jest tak. Nie, wiesz co, jest taki filtr, taki filtr szklany, gdzie odkręcałem go, wiesz, zalewałem go glikolem, przepuściłem od pani profesor. Wiesz, i dobrze wydmuchać sobie kompresorem, przerzuciła przez burtę, tak. Więc i teraz agregat to samo prądotwórczy. No właśnie. Dokładnie taka sama zasada. Chociaż agregat, ty masz agregat prądotwórczy. Też chłodzony wodą. Diesel, chłodzony wodą, ale wodą zaburtową, zaburtową. Tak? Czyli też, jeżeli macie Państwo agregaty, musicie o tym wiedzieć. Spuścić wodę, przedmuchać płynem, przedmuchać powietrzem i zalać płynem. Tak, też go odpaliłem, zaciągnęła pompka, przerzuciła burtą, płyn wyrzucił. Okej. Także to jest bardzo ważne. No niestety, jeżeli tego nie zrobimy, możemy mieć, tak jak mówię, na wiosnę problem. Agregat pójdzie, blok silnika też pójdzie i to są remonty kapitalne silników albo nowe silniki. Jest to jeszcze tak dużo osób też spotkałem się z problemem boilerów. No, boiler ma kranik. Tak. Bardzo wiele osób o tym nie wie. Przelewa układ ten wodny. Nie przelewamy łyski,
Tak, bo mieliśmy taki przypadek. Mojej łodzi. Tak, że Marcin zaczyna na wiosnę, patrzy, otwiera ten, a tam zapach whisky, a ktoś. Mało przyjemnej whisky. Mocno zmęczony już whisky, tak. A może był Bimber? Być może, nie wiem. No pan. Jakiś alkohol. Tak, pan przelał układ alkoholem, whisky, żeby nie zamarzło. Być może miał duże zapasy po wakacji, mu zostały. Tak, na pewno, tylko że potem, wiesz, 2 lata nie mogłem wypić tego smrodu. I to było w wodzie, tak? W wodzie było, tak, w wodzie pitnej. Pitnej, no. Potem jak się tam... Czyli ty prawie miałeś jak kiepski. Z kranu leciał ci, whisky leciał. Kogoś śmierdzący. Nie, żartujemy. Słuchajcie, czyli wracamy do tego. Przedmuchujemy cały układ wody pitnej, czyli spuszczamy ze zbiornika. To znaczy tak, boliera spuszczamy bardzo. Bolier z wewnątrz aluminiowy. Chyba, że układ, to jest ten układ, gdzie dochodzi woda pitna, natomiast jeżeli układ jest zamknięty, grzany z układu zamkniętego silnika, czyli jeżeli on jest zalany płynem, to ta część wymiennika nie jest potrzebna spuścić, bo byśmy spuścili wodę, płyn, natomiast to, gdzie dochodzi woda pitna i wychodzi już ciepła, musimy spuścić. Wszystkie rurki, które idą do kranu, gdzie są jakieś syfony, musimy pootwierać wszystkie krany i pospuszczać tą wodę. Ja przedmuchuję jeszcze, wiesz? Tak, można przedmuchać kompresorek sobie i dmuchnąć do rury, żeby było czysto. Można zalać płynem, niekoniecznie. Jeżeli chodzi o zbiorniki wody, jeżeli ta woda zostanie na dnie, powiedzmy 10, to się nic nie stanie. Nic nie stanie się, tak. Woda brudna, no to już mówimy, że wodę brudną niektóre łodzie wyrzucają na zewnątrz. W Iławie akurat jest ta sytuacja, że niektóre mariny mają możliwość wyciągnięcia, aczkolwiek zalewa się płynem utylizującym, tak jak w Toitojach niebieskim, więc on też nie zamarza. Także tak to mniej więcej wygląda, ale jest to bardzo ważne, no bo mówię, no potem będziemy musieli te rurki naprawiać, bo woda rozsadzi i tak dalej. No awarii rozsadziło nam, prawda? Tak, dokładnie. Pompa była do wymiany właśnie ta... Wody, tak. No i tutaj niestety to są podstawowe rzeczy. Czyli wracamy tak. No łódkę wyjmujemy, druga sprawa, przepłukujemy silnik, przepłukujemy zetki, wyjmujemy akumulatory, ewentualnie, no lepiej jednak wyjmijmy. Wyjmijmy, tak. Sobie leżą. Dokładnie, dbajmy o te akumulatory w domu. Następna sprawa, tak jak mówiłeś, wszystkie te układy wody czystej i wody szarej przepłukujemy, czyścimy. Wiesz co, tu jeszcze też nawiążę takiej jednej rzeczy, bo na Mazurach, w którym maryny stosują zalewanie tego układu glikolem, czy... Ja osobiście, no nie wiem, jest to duża trucizna, tak? Wiem, że te wszystkie te jest, no ciężko, ten dzień tam 3 razy się wypłucze, niby to wejdzie. Ja preferuję, i zresztą koledzy tam w Iławie, gdzie robił łodzie, preferują zalewanie zimowym płynem do spryskiwaczy, zapachowym zimowym płynem do spryskiwaczy. Ja też tak stosuję już od kilku lat i jest to dużo fajniejsze. Ile kosztuje 5 litrów płynu? 10, 12 złotych. Kupujecie sobie powiedzmy 20 litrów takiego płynu. I to spokojnie do takiej łódki, no ty masz 2 silniki, więc tam troszeczkę po tym przetargu. Znaczy nie mówię o tym wodnym, wiesz? Albo o układzie wody tej pitnej. Tak. No wiesz, ja nie wiem, czy ten płyn jest też taki... No lepsza to niż glikol, jakiś inny płyn, tłusty płyn do chłodnic. Rozumiem. Ja powiem tak, ja na przykład z mojego doświadczenia spuszczam tylko płyn z boliera, czyli z tego ciepłej wody, przedmuchuję to, ja uważam, to nic nie będzie działo, a potem nie ma tego problemu zapachów płynów. Aczkolwiek nie zaszkodzi, ale ja mówię, bo potem kilka razy musisz tą wodę... Tak, no zapełniasz i przerzucasz. Zapełniasz, przerzucasz. Aczkolwiek my już mówimy wszystko, co powinno się, można, ale nie trzeba. No jeżeli Państwo jesteście tacy gimnast, takimi jak tutaj Marcin, jak to się mówi, pedantycznie podchodzą do sprawy, no to robicie tak, jak to robi Marcin. Ja troszeczkę tam inaczej, jakoś mi tam to wychodzi. A mamy jeszcze pytanie jeszcze. Co uważasz na temat, co oczywiście też jest podawane w instrukcjach, co obsługi do zimowania i osób konserwowania instalacji elektrycznych? Czyli tam, żeby psikać jakimiś tam specyfikami? Słuchajcie Państwo. Z likonami i tak dalej. Nie, tam. Bawaria miała problem z instalacją, wiesz doskonale. Przychodziło tam dużo, opowiadałeś mi całą historię. Generalnie rzecz biorąc, instalacje są tak zrobione, są tak, że tam się nic nie powinno dziać. Jest to naprawdę zrobione na bardzo wysokim poziomie, aczkolwiek no, ludzie też sobie sami robią instalacje i to nie ma opcji, że tam coś, to w większości chyba, że ktoś zakładał stalowe końcówki złącza. W większości to są mosiężne, miedziane i one nie miedziane raczej nie, bo miedź wchodzi w reakcję, ale to są mosiężne i tutaj nie ma jakichś problemów.
No ja wiem, no raczej to się tego nie konserwuje. No tak jest, bo tak pytam się z ciekawością. Nie, absolutnie. Silikon, cały silnik i tam, żeby nie, to jest bez sensu. Słuchajcie, no to musiał, chyba bardziej szkodliwe to jest, jakby dostało na wodzie, niż jest wyjęte z wody. No przecież tam, nie, absolutnie. Także słuchajcie, no myślę, że troszeczkę żeśmy tutaj naświetlili Państwu, bo wielu, jeżeli macie jakieś inne pomysły... Wiesz co, jeszcze muszę Ci powiedzieć, zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie? Obsłudze i sprawdzeniu olejów przekładni Z. A, no nie wiecie, słuchajcie, no o tym to jest oczywiste. No myślę, że Państwo wiecie, że olej z przekładni trzeba wymienić. Nie wiem, czy co roku, no w większości... No nie, co roku się wymienia olej i teraz są też już dwie szkoły, tak jak silników i przekładni. Czy wymieniać, o tym wiele osób dyskutuje, czy wymieniać na zimę, czy po zimie. Ja wiem. Znaczy olej z przekładni, ja powiem tak, olej z przekładni... Uważam, że olej z przekładni wymieniam przed zimą. Dokładnie. Ponieważ może być woda, sprawdzamy, czy nie ma... Tak. Bardzo słuszne stwierdzenie. Słuchajcie Państwo, o co tu chodzi? Dlaczego wymieniamy i sprawdzamy olej w przekładniach na jesień przed zimą? Bo różnie to bywa, my dokładnie nie wiemy, to przekładnie mogą puścić zimmeringi i w oleju może być woda. I teraz słuchajcie Państwo, okazuje się, że jest ta sama sytuacja, co mówiliśmy z silnikami, że woda rozwala nam spodzinę. Tak. I teraz co? Bo wiadomo, że olej jest lżejszy, będzie pływał, a woda zostaje na dole. Jeżeli ta woda będzie w spodzinie, potrafi tą spodzinę rozwalić. Także wskazane jest nawet tego oleju nie zalewać, ale spuścić. Zobacz, jeżeli ten olej jest czysty, bez, jak to się mówi, kropelek czy tam wody, można go spuścić, zalać nowym, albo ją założyć i na wiosnę zalać na nowo nowym olejem. Bo tak jak mówię, w samochodach też niby się nie jeździ, a powinno się co roku ten olej zmieniać. Dlatego silnik w oleju, znaczy silnik w olej w silniku, przepraszam. Silnik w oleju, ale mi to wyszło. No, nie tak, nie po kolei. Olej w silniku wymieniamy co roku. Także mówię, na tym się nie zaoszczędzi. Tak samo w samochodzie. No, mamy przebiegi po 5-7 tysięcy rocznie, ale jednak wymieniajcie Państwo co roku olej. Olej jest bardzo ważny. I to tak. Zetkę robimy sobie na jesieni, a silnik? Na wiosnę. Na wiosnę. Dokładnie. Także też tak preferuję, bo... To znaczy tak, Państwo, my, to są nasze sugestie. Tak. Jeżeli macie, robicie Państwo inaczej, a jest wszystko ok, możecie to napisać w komentarzach. Myślę, że... serwisantów nas zaraz tu, wiesz... Nie, to znaczy tak, druga kwestia. Jeżeli Państwo nie potraficie tego zrobić, zlećcie to serwisom, które naprawdę robią to dobrze, aczkolwiek powiem Wam jedną rzecz. Owego czasu, 15 lat temu, tak mniej więcej, nie pamiętam, kupiłem jacht typu, to jest taka z życia wzięta prawda. Kupiłem łódź Maxu SCR 230 od Niemca. No i jak się okazało, kupiłem tą łódkę, chyba to był marzec. 1 maja rzuciłem ją na wodę, odpaliłem silnik, popłynąłem około kilometra, dwóch, silnik staje, woda w oleju. Dzwonię do Niemca, mówię, słuchaj no, kupiłem od Ciebie łódkę, łódka ma uszkodzony silnik, pęknięty blok. Niemiec mi pokazuje dokumenty, mówi, słuchaj no, ja się tu nic nie robiłem, ja to zleciłem serwisowi. Mówi, Ty skarż serwis. Także słuchajcie Państwo, wiem, że dzisiaj już w Polsce jest tych serwisów naprawdę bardzo porządnych, którzy te rzeczy robią, ale tak jak mówię, 10-15 lat niemiecki serwis, no i Niemiec mi daje dokumenty, zapłaci ileś tam, bo to były chyba jeszcze marki wtedy, ileś tam set marek za przegląd tej łódki, czyli przygotowanie do zimowania i pęk blok. Także słuchajcie Państwo, serwisy są fajne, ale raczej róbmy to w własnym zakresie. Przynajmniej wiemy, że jest to zrobione solidnie. Bo jeżeli samemu się to zrobi, to nie zrobimy sobie, jak to się mówi, źle, tylko raczej staramy się zrobić to jak najlepiej. Wiesz, wiedza jest w internecie bardzo duża. Dokładnie. To, co my mówimy, to jest może namiastką tego, co możecie Państwo wyczytać,
Aczkolwiek słuchajcie, no w internecie są też różne wypowiedzi. Tak. Czasami ludzie piszą głupoty, ale wcale my nie jesteśmy tutaj najmądrzejsi. Nie, nie. I tu wcale nie chcemy Państwa, jak to się mówi, szkolić. To są nasze sugestie. My po prostu mówimy, jak my to robimy. I od wielunastu lat sprawdza się to. Dlatego dlaczego my nie możemy się podzielić naszą wiedzą? Mhm. Marcin, no myślę, że jeżeli tak jak mówię, jeszcze raz, Państwo macie jakieś sugestie, zapraszamy na nasz kanał, na, jak to się mówi, do dyskusji. Bo nie jesteśmy po to, żebyśmy tu Państwa tego, ale stwórzmy jakąś, jak to się mówi, wspólnotę naszych motorowodniaków i dzielmy się z Waszymi doświadczeniami. Pewnie, to nie jest żaden problem, możecie poradzić, jak my to robimy, jak ktoś to robi. Może ktoś tam coś doradzi. A jeżeli macie Państwo jakieś fajne pomysły, zapraszamy do nas do studia. Jakieś pomysły, no to bardzo chętnie nagramy jakiś fajny film. Pewnie. No. To co, wszystkiego dobrego. Zapraszamy na nasz kanał, bo oprócz spraw motorowodniackich mamy też ciekawe rzeczy na temat fotowoltaiki. Także co, wszystkiego dobrego. Ze mną był Marcin Łącki i ja Ryszard Kacprowicz. Także zapraszamy na nasz kanał.